Chase on you. Tak, słuchałem ostatnio rewampu Armenii i mi się totalnie wkręciła. Chyba można przyznać, że to chyba jeden z niewielu udanych rewampów w tym roku. A przed nami dzisiaj między innymi Albania, która w końcu po długim czasie wstawiła oficjalną wersję na eurowizyjny kanał, więc będzie też Albania, Malta i Azerbejdżan. Ale zacznijmy od wylosowania challenge'u. Jeden z dwóch ostatnich tak naprawdę. Nie ma już z czym wybierać zbytnio, no ale... And the winner is... Wiem co. Picasso. Czyli wysłuchaj piosenek z zakrytymi oczami i po wysłuchaniu namaluj obraz z tym, co skojarzyło ci się z tym utworem. Czyli po prostu muszę narysować swoje pierwsze skojarzenie z utworem. No dobrze, to zaczynamy od Malty, która ponownie wybrała swojego reprezentanta poprzez program X Factor. I tak naprawdę już od samego początku można było się domyśleć, kto wygra, jak tylko pojawiła się na castingach. A mianowicie Destiny, która wygrała Eurowizję Junior w 2015 roku i bardzo lubię jej piosenkę z Juniora, więc jestem pozytywnie nastawiony co do jej piosenki. Mam sporo oczekiwania, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. A jej piosenka to All of My Love. Po prostu 50 twarzy Greya. Teraz ciekawe, czy ja trafię play, żeby włączyć. Czekajcie, muszę zrobić mały cheat, żeby włączyć piosenkę. To wygląda komicznie, bo... Czekajcie, a może się uda tak. Może będę dobrze słyszeć. O kurde, chyba mi się film jakiś włączył. Kojarzy mi się z takim amerykańskim trailerem. A, Destiny, dobra, rozumiem. Skąd ta gadka? Jezu, imię ojca i syna. Bardzo fajnie się jej głos komponuje. Fajne ma ten... Fajne doły ma. Ej! Chce mi się klaskać i tańczyć. Kurczę! To jest... Znowu mamy takie gospelowe kościelne klimaty, ale... Nie są aż tak forsowane na siłę. Fajnie się komponuje to wszystko. Mimo wszystko jest to takie popowe radiowe. Ja tylko liczę na to, że ona na żywo nie będzie się darła. Bo ma takie skłonności. Trochę jakby czwarta mamas uciekła i nagrała solo piosenkę. Dosłownie. I chórek też robi swoje. Tu będzie się darła, na bank. Jest tak jury friendly, że... O, właśnie. Podsumowując, wyjęła mi to z ust. Ale to jest dobre. Moja dusza się raduje. Może też działa fakt, że nie widzę, tylko słucham. Mogę się skupić na tym. 100%. Dobrze, to najpierw pokażę moje arcydzieło. To, co mi się skojarzyło, to był kościół i cała rodzina Destiny, bo śpiewała tam Mother, Brother, Sister, Child i w ogóle. Więc... Tak, tak. To będzie kiedyś warte $1,000,000, na pewno. Moi drodzy, Malta mnie absolutnie kupiła. Ja uwielbiam ten utwór, naprawdę. Od początku do końca czułem, że będzie dobrze, naprawdę. Kolejna piosenka, która jest bardzo kościelna już po Holandii i chociażby tutaj Szwecji. Też taki gospel się tutaj w nam wkradł, ale to jest taka zupełnie inna jakość, mam wrażenie. I bardzo radiowe też i popowe. Ja w ogóle, wiecie co jest śmieszne? Teraz nie widziałem tego teledysku, a jak będę montować, to się będę zastanawiać, o co chodzi. Więc Malta dla mnie to jest świetny numer. Myślę, że nie na zwycięstwo raczej. Ale myślę, że jeżeli nie będzie Destiny przesadzała z tym swoim growlem, to z pewnością może liczyć na wysokie miejsce. Liczę na to, bo dziewczyna jest uzdolniona, ale też czasami właśnie przesadza. Trochę jak Kasia Dereń, że za bardzo chce. Piosenka super, punktów 8 ode mnie, zasłużone myślę. To dobrze zwiastuje jak na ten odcinek.
Kolejna piosenka, a właściwie kolejny kraj, to jest Albania, na którą trochę przyszło mi poczekać, ponieważ już w grudniu wybrali oni piosenkę Shy, wykonywaną przez Ardynę Are, ale nie oceniłem jej z tego względu, że została ona zrewampowana. Mianowicie została zmieniona wersja językowa i mamy teraz Fall from the Sky. Nie wiem, jak było wcześniej, a jak jest teraz, więc ciężko będzie porównać, ale na pewno będzie słyszalne to, bo wersja pewnie Shy była bardziej przystosowana do orkiestry, bo FIK, czyli te preselekcje odbywają się w towarzystwie orkiestry, no a tutaj jednak mamy wersję studyjną. Fall from the sky. W ogóle to jest lyric video, więc tak naprawdę nie wiem, po co mam zasłonięte oczy, ale okej, okay. Może nie będę się czymś sugerować. Jedna z wielu ballad, czy czymś się wyróżni? Dobrze, jest lament, jest płacz, jest żal. Takie zawodzenie trochę. Póki co nic specjalnego. Aczkolwiek melodia jest całkiem zacna. Albańskie ballady często się charakteryzują tym, że tam się po prostu coś wydziera. O! To lubię. Super, te smyczki tam w tle. Kurczę. Melodia jest naprawdę spoko. Myślę, że to też jest dosyć sceniczne i festiwalowe mimo wszystko, więc to może się sprzedać. O, dobre to było. Jednak zmieniam zdanie, Albania to jest solidna ballada. Może też dlatego, że nie znam albańskiego oryginału, to nie mam porównania i może jest mi łatwiej. Bo nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. To jest taka ballada, żeby pokazać swoje możliwości wokalne, zdecydowanie. Dobrze, czas przedstawić moje arcydzieło. Zgodnie z challenge'em to jest spadająca Ardyna z nieba wprost na Julię Samojłową. Po prostu I won't bake. Taka jest moja interpretacja. Takie jest moje pierwsze skojarzenie. Po prostu upadek z góry na górę. O! Za mocne, wiem. Po prostu, ale mam teraz mroczki przed oczami, ale przed oczami mam też Ardynę, bo zatrzymał mi się film. Powiem wam tak, początkowo wydawało mi się, że to nie będzie nic specjalnego i raczej mnie Albania nie kupi, ale okazuje się, że to jest bardzo solidna festiwalowa ballada, która brzmi naprawdę jakby... Ja się rzeczywiście czuję, jakbym słuchał tej piosenki w jakimś filmie takim romantycznym. Że rzeczywiście to jest przejmujące, emocjonalne i myślę, że na żywo wybrzmi to jeszcze lepiej. Nie mam, tak jak mówię, porównania z poprzednią wersją, ale uważam, że to nie jest złe. Jest to jedna z lepszych ballad i wydaje mi się, że Albania raczej znowu będzie w finale. Nie wiem, co wy sądzicie. Ode mnie jest punktów 6. Za taką solidność nie jest to moim zdaniem tak bardzo przeciętna ballada, bo może się wyróżnić, ale potrzebuje do tego mocnego głosu i mocnego wokalu. Myślę, że skoro biorą się za to, to myślę, że Ardylena, bo brzmiło jak Ariana. Ardylena sobie z tym poradzi. No i przechodzimy do ostatniego kraju. Boże, jak mam rozmazany obraz po prostu. Ostatnim krajem jest Azerbejdżan, który od lat już wybiera wewnętrznie i nie inaczej stało się tym razem. Reprezentować ich będzie Samira Efendi, która wystąpi tylko pod nazwiskiem, czyli Efendi. I jej piosenka dotyczy Kleopatry, czyli będzie egipsko najwidoczniej. Już nie mogę się doczekać, także przesłuchajmy Azerbejdżan. Uwielbiam to! Takie dźwięki! Shake it, shake it! Aha. Ciekawy tekst.
Póki co mam wrażenie, że jest tak spokojnie, żeby za chwilę wybuchnąć na 150%. No? Tra! Ciekawie, ciekawie. Fajne akcentowanie, ale jak na refren to rozczarowujące. Rozczarowujące. Ja to robię automatycznie, że się ruszam. No takie spoko jest. Szału nie robi. Jezu, aż mi przeszedł ten głos. Na pewno się wyróżnia tym, że to tak śpiewa w ten sposób, ale... liczyłbym na coś więcej. O, jest moment na jakąś choreografię. No to musi być tanecznie, nie może być inaczej. O Jezus. Wzmocnienie z każdej strony. Kleopatra? No, chwytliwe jest. Jakby nie było. A może być Chopin na głowie. No, to już można wyrzucić. A teraz czas na moje arcydzieło Picassowate, czyli rrr, bo to było bardzo, bardzo rygorystyczne. Nie no, było... nie ma w słowie chwytliwe ry. No, trudno. Ale jest piramida, piramida. No bo było to bardzo egipskie, nie ukrywam. I jest to jedna z takich piosenek, w których występują elementy właśnie jakiejś kultury południowej, tak, mamy tutaj Afrykę, więc to jest bardzo dla mnie, ja bardzo lubię takie słoneczne, gorące rytmy. Natomiast sama piosenka, nie wiem jak to nazwać, ale w sensie jest chwytliwa, na pewno jest zapamiętywalna, nie da się ukryć, szczególnie ten sposób śpiewania. Czegoś mi zabrakło. Takiego już totalnego dowolenia do pieca. Może też ten refren mnie troszkę rozczarował, że on jest tak, takim pójściem na łatwiznę. Zaśpiewanie Kleopatra, la 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 la. Nikt się nie wysilił niestety w tym temacie. Moja ocena dla Azerbejdżanu to są... to będzie punktów 6. Ta szóstka się tak uczepiła chyba mnie. Ale to jest porządna propozycja do ogrania na scenie. Ale tak jak mówię, rozczarował mnie refren. I moi drodzy, to jest wszystko na dziś. Tak przedstawia się moje top. Zbliżamy się już ku końcowi, więc w ostatnim odcinku zostanie też ostatni challenge. Ja już wiem jaki, bo tam została tylko jedna kartka. Ale dajcie znać, czy wam podobał się ten challenge dzisiejszy i jak wam się podobają moje obrazki. Mam nadzieję, że bardzo, bo mam talent, wiadomo. A oczywiście nie zapomnijcie również zostawić opinii na temat piosenek, które dzisiaj oceniłem i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bye!